Siemano, witam wszystkich bardzo serdecznie, ja nazywam się Diabeł i zapraszam was do oglądania kolejnego odcinka, raczej pierwszego, przepraszam, z gry Paladins. Jest to gra bardzo podobna do Overwatcha od firmy Blizzard, pewnie już zdążyliście zapoznać się z tą produkcją od Blizzarda. I kurwa, chyba nie zaczniemy meczu, jednak się udało. Jest to taki shooterek, chyba można nazwać to mową, bo to jest jednak arena. No i cóż by tu dużo gadać. Wchodzimy na arenę, tam właśnie po 5 osób i strzelamy się, musimy. To jest akurat tryb Siege, czyli przejmujemy punkty i na tym punkcie pokazuje się taka wielka machina, która musi rozwalić bazę wroga, tak? Czyli bierzemy sobie, przejmujemy punkt, wyskakuje nam ta machina, którą rozwalamy bazę wroga i przez to wygrywamy. Znaczy to nie jest baza, to jest vault, czyli ich skarbiec, musimy ich skarbiec jak najszybciej rozwalić, żeby wygrać. I w ogóle, czym ta gra różni się na przykład od takiego Overwatcha? Widzicie tu deki, które zaraz nam znikną. Mamy tu parę... kurwa, deków do wyboru. Chyba złego deka wziąłem, nieważne. Mam nadzieję, że się nie zmienił. Te deki pozwalają, to są karty, które lecą ze skrzynek, które też dostajemy z meczy. I te karty pozwalają nam troszeczkę kustomizować swoją postać i to mi się bardzo, bardzo w tej grze podoba, bo to jest taka troszeczkę odmiana właśnie do Overwatcha. Nie jest po prostu wbijamy się, zabijamy ludzi i tak dalej, tylko jest jakieś urozmaicenie i sami możemy swojego builda bardziej do siebie dostosować. To jest naprawdę zajebistą sprawą. To jest połączenie takiego Hearthstone'a właśnie z Overwatchem, czyli bardzo dobre karcianki z bardzo dobrą strzelanką. I dobra, teraz nie przedłużając, zaczynam sobie meczyk i gramy postacią, którą przed sekundą kupiłem. Mam nadzieję, że to miał być snajper. Tak? I to jest snajper. Naszą rolą teraz w drużynie będzie po prostu trzymać ludzi spoza punktem. Będziemy się trzymać gdzieś z tyłu i starali się po prostu odciągać ich od kapturowania punktów. Zobaczmy sobie w ogóle, jakie skille mam. Naprawdę, to jest postać, którą przed sekundą kupiłem. Widziałem, jak gościu nią grał. Ja bardzo chciałem nią zagrać, bo ja kocham snajperów w takich grach. No i dobra, mamy nasz klawisz E, czyli to jest takie jakby nasze ulti, które tam się ładuje przez nam ileś czasu. Przez 5 sekund wszystkie szoty, które trafiają w górną połowę ciała przeciwnika, zadają 100% więcej damage'u. Wow, nice, to jest spoko. Q to jest... Kinesa rzuca do dwóch... min na podłogę, tak? Czekajcie jeszcze sekundę. Kinesa throws out up to two mines that activate once they land. Aha, czyli rzuca miny na podłogę, które się aktywują, gdy są na ziemi. I one będą slowować naszych przeciwników o 40. Ok. F to jest transporter, czyli deploy a transporter reactivating this ability with 50 seconds while the transporter is deployed with the teleport your transporter's location. Czy to są jakieś teleporty? Coś takiego? Zaraz to ogarniemy. Już przejęli. Przejęliśmy kurwa Siege'a bardzo szybko. Czy oni nie kroli ich punktu? Chyba to olali. No i dobra, lewy przycisk myszki u nas to będzie po prostu zwykłe strzelanie. Zaraz to zresztą się przekonacie, jak to wygląda. Kurwa, ludzie, krońcie Siege'a. Musisz bić wieżę. Bo kurwa, jaki to damage sadzi, bo to będzie moja ulubiona postać, ludzie. Czy ona bije za tysiące? Trzymamy się z tyłu i tak, pod shiftem też mamy monta, którego każdy ma monta. Więc to jest bardzo przyjemna sprawa. Ale dostałaś wiatko, co? No nie możemy aż z tak daleka chyba strzelać do tej bramy. Dobra, pierwsza brama leży. Spoczko. Trzymamy się z tyłu i tutaj mamy jakiegoś przeciwnika. Teraz będziemy próbowali ściągnąć. Wow, 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 bitch. Gin, szczurze! Pięknie, diabeł, snajper, elite. Musimy. Czekaj, 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 czekaj. Aj, już za późno troszeczkę. Jakbym się troszeczkę wcześniej szybciej pos... Kurwa, ty szczurze, myślałem, że nie jesteś z nami. Przestraszyłem. Oj, 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 dawaj dupala, dawaj, 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 dawaj. Nie ma, złaś z tego. Pęk, oj, 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 brakło mi amo. Dobra, gonimy ją, gonimy ją. Nie będziemy na razie skilli rozkładać nigdzie. Jesteśmy bardziej ustawieni na snajpera. Pokażę wam mniej więcej, o co chodzi z tymi minami później. Pokaż się, pokaż się, pokaż się. Pokaż dupala, wiem, że tam jesteś. Uciekła. Gdzie ta małpa tu biega? Wiem, że gdzieś tu jest, nawet ją słyszę. O, dzień dobry, dzień dobry. O, no, no. Pięknie! I diabeł snajper wykończył przeciwników, a tam jest ich dwóch. O kurwa, uciekli. Dobra, czyli będą starali się teraz punkt przejmować, to musimy jakoś przeszkodzić. A co ty tu, dziadygo śmierdząca, robisz? Tu jest ładowanie też. A! O, niedobrze, niedobrze, niedobrze!
O fuck, ale to strzeliłem. Ja bym uciekaj, 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 uciekaj. Rzucamy, rzucamy, może uda nam się przeżyć. Może. Nie, nie uda nam się niestety. Wygoniła nas, to jest bardzo też chamski charakter, ten, który nas próbował ubić. Ona puszcza nam takie poizony, ona zatruwa po prostu cały czas nas. I nawet jak uciekamy, to i tak nas dobijają. Czy działa po prostu na przykładzie takich dotek. Bardzo fajne, w sumie fajna postać. I to jest taki asasyn typowy, że jest niewidzialny, pojawia się, dobija i ucieka, nie? Wiecie, o co chodzi. Wychodzimy sobie tu bramą i lecimy do naszego pointa. Powiem wam, że ta postać mi się bardzo podoba. Co robi nasze ulti? Aha, jeszcze skrywamy główną połowę ciała, to zadaje 50% więcej obrażeń. Dobra, mamy tu jakiegoś wroga. Go namierzymy, naładujmy sobie naszą broń. Pist, kurwe, łe. Pokaż się jeszcze raz. Wiem, że tam gdzieś będziesz. Nie chcę zmarnować tego ładowania. No dobra, będę musiał. To działa mniej więcej tak samo jak w Team Fortress 2 działał snajper. Pokaż się. Mamy naładowanego snajperkę. Czy będziemy zadawać dużo większy damage, gdy jesteśmy naładowani? Te kreski. Bo kach dostał. To nie możemy dobić. Tutaj gdzieś była ta baba z ptasiorem. O, jest. I leżysz! Diabeł snajper! Pięknie, ta postać jest po prostu stworzona dla mnie. Chodź. Da, jedna leży. O, i tu niestety, jak już ktoś do nas podejdzie, to jesteśmy trupem. Jak nas już wyczają, to jest naprawdę zajebiście ciężko się już z tego wykaraskać. No, ale no, taka jest rola snajpera, żeby siedział sobie z tyłu po prostu i wybijał wszystkich. Jakie mamy staty? Mamy 4 na 2. To nie jest najgorzej, jeśli to jest pierwszy mecz mój tą postacią, więc myślę, że mogę być zadowolony z naszego czy rozgrywki. To jest też właśnie trochę ciulowe, że ja muszę się trzymać o tyle z tyłu i nie mogę za bardzo brać udziału w rozbijaniu tych wież. Dobra, tu musimy sobie znaleźć jakieś fajne miejsce. Dobra, tu rzucimy sobie minę. Zajmiemy się gośćmi po drugiej stronie. Pokaż się. Leży, pięknie, diabeł. Ubijamy wszystkich. Tu jakby ktoś teraz nam próbował się wbić przez tą minę, to myślę, że mógłbym mieć problem. Dobra, mamy 3 następne miny. Aj, kurwa, nie trafiłem, szkoda. Pokaż się, wiem, że będziesz musiała wyjść tak czy siak. Dobra, ja się nie dam zrobić tak szybko. Poczekam sobie na ciebie. O Boże, już myślałem, że ktoś jest z boku. A, już tam ktoś dorwał. Okej, spoko, to wylećmy sobie gdzieś więcej, może tutaj. Żeby znaleźć jakąś inną pozycję. Dobra. Pokaż się, ja będę szybszy, jestem tu snajperinio. Fuck, jak to nie trafiło! Leżysz! Pięknie, diabeł. Snajpimy i uciekamy. Trzymamy się cały czas z tyłu. Więc co, nie wiem, czy ja będę w ogóle używał na tej postaci tego ultimate'a jej, bo to jest troszeczkę bezużyteczne w tym momencie. Ale jeśli to działa też na moich gości, z którymi jestem w teamie, to by było pięknie, bo to by naprawdę bardzo, bardzo dobrze współgrał z innymi. Mówię, u mnie, jeśli ja gram na samą snajperkę, to mogłoby być po prostu ciężko. Spoko, eskortujemy sobie na spokojnie. Teraz w sumie może spróbujemy troszeczkę bliżej pograć. Ustawiłem sobie teleport tutaj. Ojojoj, co to wybuchło tak bardzo nieładnie? Pięknie! Dobra, uciekamy. Dobra! Ciśniemy. Rozwalamy. Tutaj jak ktoś wejdzie, to spróbuję jakoś z ultimate'a kogoś pocisnąć. Czy ktoś tu wali z góry? Aj. Czekajcie. Jezus Maria, przecież to ściągło na strzała. Piękna sprawa, słuchajcie. Bardzo przyjemnie. Myślałem, że to nie będzie aż tak działać. Ojej, ładuj. Wyjdzie, tu nie ma innego wyjścia. Skąd? Czekaj. What the fuck is going on? O, jestem kurczakiem, to jest polimorfia, to jest ulti od jednego. Od tego szczura, tego z przeciwnej drużyny. Dobra, wycofajmy się na spokojnie, i tak nie mamy siege'a. Vault jest do połowy rozwalony, wystarczy teraz sobie przejąć tego naszego punkciora i damy radę. Jeszcze jeden tylko siege i już jest, mamy wszystko przejęte, tak mi się wydaje, powinniśmy już dobić. Chyba, że jakimś cudownym sposobem tutaj to przejmą wszystko, ale myślę, że nie będzie problemu najmniejszego w tym momencie. Dobra, zróbmy tak, że sobie tu rzucimy jakieś pułapeczki. Dwie i czekamy, bo wiem, że tu jakiś gościu przejdzie na stówę, ewentualnie jeszcze tutaj mogę rzucić. O, i się przyczaić na nim. O!
O, ty małpo wstrętna, ty będziesz chciała mnie zabić. Ty będziesz tym ładnie rodziła. Spokojnie, spokojnie, one nie wiedzą. Dawaj, 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 pięknie diabeł, jako snajper zabijasz z machine guna. Teraz ładujemy się. I... Oj, kurwa, wow, 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 bang! I dobijamy, dobijamy, dobijamy. Oj, 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 teraz jest niewidnie, nie można jej trafić. Ale dobra, mamy Siege'a, to jest najważniejsze. Co, jako kurczak już nie jesteś taka hop do przodu, nie? Pięknie, Driver. Położyliśmy go wspólnie, bardzo mnie to cieszy, mój drogi przyjacielu. A, wiedziałem, małpa, że będziesz próbowała to wrócić. Znikłaś, maciura, no. Niedobrze. Oj, uciekamy, 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 uciekamy. Czekaj, diabeł, uciekaj, uciekaj. Ma slowa, nie dogonicie. A konika i spierdalamy stąd. Nie ma co się z nią bić, to jest jednak asasyn. Wtedy mieliśmy farta, pokonaliśmy ją, ale... Mamy teraz ważniejsze rzeczy do roboty tutaj. Idziemy od razu rozwalić ich Volta i wygrywam gierkę. Dawaj, dawaj, bijaj. Pięknie. Giniesz, moja droga. Wow. O, reloaduj, reloaduj. Aż ulti spanikowałem, nie użyłem. Dobijamy i kończymy grę. Mimo, że bardzo, bardzo dobrze nam poszło. Tak sprawnie jak cholera. Wow. Zajebiście głośna muzyka. I dobra, słuchajcie, to jest gierka, która mi się bardzo podoba. I się zastanawiam po prostu, czy nie prowadzić serii podobnej jak do Robocrafta, czyli takich meczy 11-12 minutowych, ewentualnie do 20 minut. Bo do 20 gdzieś minut grają tu rozgrywki. Fu, trwają. I czy nie zrobić po prostu takiej subserii, właśnie jak jest Robocrat, to będzie też z Paladinsów seria. Bo gra mnie naprawdę wciąga, to jest taka dla wyluzowania się gierka, bez spiny, są drugie terminy, jeśli wiecie, o co chodzi. Więc możemy sobie ją wpykać. Jeśli wam się podobało, to zostawcie mi kciuka górę i po prostu napiszcie, czy chcecie, żebym dalej ciągnął tą serię, bo ją bardzo, bardzo chętnie pociągnę i najprawdopodobniej tak zrobię, nawet jeśli. No ale cóż. No i dobra, to było na tyle na pierwszy odcinek z Paladinsów. Trzymajcie się i do następnego. Siemano.